Cześć, dzisiaj przetestujemy sobie nową, limitowaną edycję Catrice. Jest to edycja genderless, skierowana i dla mężczyzn, i dla kobiet, natomiast nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. Wybrałam sobie z tej kolekcji cztery produkty, które są naprawdę moim zdaniem dziwnymi produktami, więc jestem bardzo ciekawa ich działania. I zaczynamy od maseczki, jak widzicie po nazwie, maseczka na kaca. Jestem bardzo ciekawa, jak ona zadziała, bo tutaj ma być niesamowicie nawilżająca, nawadniająca, odświeżająca skórę i dodająca jakby energii, więc jestem bardzo ciekawa, jak ona zadziała, czy rzeczywiście osoby, które mają w poniedziałki kaca, czy też w niedzielę kaca, czy mogłyby się skusić na taką maskę. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja niestety kaca nie mam. Nie wiem, czy niestety, bo ja się w sumie cieszę. Natomiast mimo wszystko, no moja buzia wygląda tak, a nie inaczej, raczej szału nie ma, więc zobaczymy, jak ta maseczka się sprawdzi. Dalej mamy czterokolorowy puder. I to jest puder sypki. W tym opakowaniu... Oj, no właśnie, pierwszy już minus to jest opakowanie tego pudru. Są właśnie cztery pudry o różnych kolorach. Wysypujemy całość na wieczko, no i nakładamy na buzię i mamy super efekt uzyskać, ale to Wam wszystko wytłumaczę. Dalej przetestujemy sobie Peel of Brow Tint. Jest to tint robiony na ten tint z Maybelline, który też dla Was testowałam. To są te brwi Peel Off. Więc tutaj mamy zamiennik Catrice, który o dziwo mamy trzymać tylko 10-15 minut na brwiach, więc jestem bardzo ciekawa. No i ostatnia rzecz będzie to matowy eyeliner, ale w gąbeczce. Jestem bardzo ciekawa, czy to w ogóle będzie jakoś dawać pigment i to będzie malować. Bo tutaj rzeczywiście jest gąbka i w tą gąbkę mamy zamoczyć pędzel. Nie wiem. Zobaczymy. Okej. Zaczynamy od maseczki, żeby mogłam później jakoś pod te dziwne produkty kolejne przygotować. Maseczka na kaca, otwieram. Mamy ją trzymać na buzi 10-15 minut. Już widzę, że jest mocno nasączona, bo tutaj już mi coś kapie. Ale to dobrze. Jest to maseczka w dwóch częściach i na dodatek jest to maska srebrna. I z tego, co przeczytałam na opakowaniu, mamy tą srebrną stroną jakby nałożyć na zewnątrz. O, bardzo dużo jest jeszcze tego preparatu, to mnie cieszy. Tylko teraz tak. Wszystko jest razem, a ta maseczka jest w dwóch płatach i co ja mam teraz z tym drugim zrobić, jak będę ten pierwszy nakładać? O, to jest pytanie, co ja mam z tym zrobić? Dobra, oprę sobie na razie tu o to pudełko. Dobra, więc srebrną stroną na zewnątrz, tak jak mówi producent. Już widzę, że ona jest ładnie ponacinana, więc ona się powinna całkiem fajnie dopasować do buzi. To jest taki materiał, który wywija się na wszystkie strony, ale coś tam już mam. Jeśli chodzi o cenę maseczki, to jest 2,49 euro, więc no nie jest jakoś tragicznie. Mniej więcej maseczki, te takie w płachcie, na przykład z Garniera, no to one są w cenie gdzieś euro 70, tu mamy euro 50 prawie, więc no nie ma to jakiejś bardzo, bardzo dużej różnicy, jeśli chodzi o cenę, no zobaczymy, jak będzie działać. Ok, aplikuję i zobaczymy, jak zadziała. No i teraz 10-15 minut, więc potrzymam 15 i nie odzywam się, bo tutaj już mi się wszystko rusza. Ok, minęło 15 minut, zdejmuję tą maseczkę i już Wam powiem, że ona jest ekstremalnie nasączona. Jak siedziałam tutaj i... no właśnie, i czekałam, aż mi czas po prostu zleci, to czułam i widziałam, jak mi kapie z tej maski na spodnie. I trochę mam właśnie spodnie mokre. Teraz widzieliście to, co miałam tutaj pod nosem, skapło mi na usta. Więc to jest, dla mnie to jest olbrzymi plus, że ta maseczka jest tak właśnie mocno nasączona. Można teraz sobie ten nadmiar tutaj wsmarować. Mam wrażenie, jakby moja skóra w ogóle nic nie wypiła, bo mam całą buzię jeszcze tak bardzo ekstremalnie mokrą. Ale to dobrze. Może teraz, jak dam jej jeszcze kilka minut, to się ładnie wchłonie. No i
Właśnie, wrócę do Was dopiero za kilka minut, jak to się wchłonie i Wam powiem, jakie moje wrażenia. I na razie mam wrażenie, że moja buzia jest troszeczkę jakby jaśniejsza. A tu właśnie ta maska to zapewniała, właśnie takie odświeżenie i energizing. Mam wrażenie, że moja buzia wygląda lepiej, jest taka rozświetlona jakby, jaśniejsza. Ale nie wiem, dam ją chwilę jeszcze, dosłownie kilka minut tej maseczce, tej pozostałości, żeby się wchłonęłam i wracam do Was, testujemy dalej i opowiem Wam, jakie są moje odczucia po tej maseczce. Okej, okay, myślałam, że ta maseczka będzie potrzebowała dosłownie kilku minut, a niestety potrzebowała dłuższego czasu. Nie wiem, czy to kwestia mojej twarzy, że jest mocno nawilżona, chociaż na taką nie wygląda. I po prostu nie była w stanie wpić całej tej maseczki, tej esencji. Czy po prostu ta maseczka jest tak bardzo konkretna, tak bardzo jedzie w składzie, jak to się mówi, ma bardzo bogaty skład, że nie chciała się po prostu tak szybko wchłonąć, nie mam pojęcia. Ale buzia została całkiem fajna, tylko że pozostała na niej taka bardzo, bardzo tłusta warstwa. I jeżeli miałabym teraz na to nagle nałożyć makijaż, to nie wiem, jak to by się sprawdziło. To jest taki jakby olejek, coś takiego. Nie wiem, buzia jest sama w sobie przyjemna, ale nie podoba mi się właśnie, że takie coś zostało. Myślałam, że to się wpije całkowicie w moją buzię i że nie zostanie właśnie nic tłustego. A tutaj taki tłusty olejek jest. Teraz nie bardzo wiem, co mam zrobić, bo mamy pudę przetestować, więc nie mam pojęcia. Nałożę sobie podkład i korektor, no i wrócę do Was i sobie przetestujemy właśnie puder, jak on będzie działać, no i zrobimy sobie w międzyczasie też kreskę eyelinerem tym przedziwnym i zrobimy sobie brwi. Brwi peel-off, jestem bardzo, bardzo ciekawa, więc no zobaczymy w ogóle, jak podczas filmu się będzie mój makijaż na tym lepkim czymś trzymać. To nie jest może bardzo lepkie, tylko właśnie takie tłustawe i nie wiem właśnie, jak makijaż będzie wyglądać po tym, a nałożę sobie na buzię, moi drodzy, L'Oreal Perfect Match. Jakoś ostatnio mi ten podkład się podoba. On po całym dniu nie wygląda dobrze na mojej buzi, natomiast po nałożeniu jest naprawdę bardzo fajny i kolor mi aktualnie pasuje, więc L'Oreal Perfect Match i wracam do Was już właśnie z troszkę zrobionym makijażem. Ok, podkład i korektor nałożony i będę się tu podczas filmu przypatrywać, jak ten podkład wygląda właśnie po nałożeniu na tą maskę. Mam wrażenie, że mimo wszystko wolałabym taką maskę zastosować na noc niż na dzień, bo bałabym się, że gdzieś tam ten podkład będzie mi się zbierać i rolować, więc nie powiedziałabym, że to jest taka maseczka na kaca, bo na kaca wiadomo, używacie produktu rano, a ja bym jednak zdecydowanie polecała tą maseczkę na wieczór, bo ona taką ładną, tłustą buzię zostawia i fajnie iść potem właśnie z taką nawilżoną, ładnie buzią spać. No ale to jest tylko moja opinia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz podczas makijażu. No i właśnie, utrwalę sobie makijaż tym pudrem. Jest to Color Correcting Luminizer. I w środku mamy cztery różne kolory pudrów. I są to oczywiście pudry sypkie. I ja sobie teraz wysypię na wieczko. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić tak. No to trochę przesadziłam. Trochę przesadziłam, może mi się tego za dużo nałożyło. I teraz się właśnie zastanawiam. Wezmę sobie mniejszy pędzel, bo nie będę pudrować całej buzi, bo ostatnio tak nie robię, powiem Wam. Jak zawsze pudrowałam też policzki, tak teraz pudruję brodę, tutaj pod nosem, nos, czoło i pudruję korektor pod okiem i na powiece. Natomiast nie pudruję już policzków, bo mam je ogólnie suche, zresztą to widać, są takie jeszcze delikatne plamy suche na mojej buzi, więc żeby właśnie jeszcze bardziej nie obciążyć tej buzi, nie przesuszać, to zrezygnowałam z pudru właśnie pod na policzkach pod oczami, Boże, co ja mówię. No i staram się trochę ten puder wymieszać i on się robi taki taki ziemisty, dziwny jest ten kolor. Taki właśnie trochę ziemisty. I teraz tak, co ten puder ma robić? Ma dawać efekt promiennej cery, naturalny wygląd, ma korygować zaczerwienienia, przez to właśnie ten zielony pigment, który jest tutaj, ten biały, który jest tutaj z tej strony, on ma dawać świeżą taką poświatę, czyli ma jakby rozświetlać troszeczkę buzię, natomiast te pozostałe dwa różowe mają dawać taki efekt zdrowej, różowej buzi, no czyli taki po prostu buzi naturalnej, takiej dziewczęcej, dziecięcej, wiecie, co mam na myśli. No i zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Dobra, aplikuję. Właśnie ten kolor po wymieszaniu tych wszystkich, o taki, nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć.
On, widzicie, on jest taki trochę ziemisty. Nie podoba mi się ten kolor, ale... Ale zobaczymy, jak on będzie wyglądać na całej buzi. No nie na całej, ale wiecie, co mam na myśli. Strasznie się to pyli. Weszło mocno w pędzel i się strasznie ten puder pyli. Dobra, nie wtłaczam, rozcieram. Bo już widzę, że on się w jednych miejscach na tym moim mokrym podkładzie mocniej zebrał, a na drugim, a w innym miejscu się tak jakby w ogóle nie pojawił. Tutaj tak jakby tego pudru w ogóle nie było, natomiast tu na środku mam go za dużo. Ale on daje rzeczywiście, czy wy to widzicie, jak mi się teraz czoło błyszczy. To jest taki efekt bardzo intensywnego rozświetlenia, tak jakbym bazę rozświetlającą nałożyła. I to nie ma nic wspólnego z tym olejkiem z tej maseczki, bo ja widzę, że to jest inny zdecydowanie blask w tym miejscu, że to jest bardziej tak, że to wygląda bardziej właśnie jak rozświetlacz niż to, co na przykład mam tutaj na policzkach. Czyli taki ma dawać świeżą poświatę, no coś w tym jest, ale czy to jest świeże? No nie wiem. Nie widzę, żeby ten puder jakoś na moim czole zrównoważył te czerwone plamy, które tutaj mam. Jakoś nie wydaje mi się, że one wyglądają delikatniej, żeby ten zielony kolor zadziałał. No nie wiem, teraz znowu bardziej się ten puder w opakowaniu zrobił różowym. Już boję na to moje czoło cokolwiek nakładać, naprawdę. No nie wiem. On daje taki ładny efekt na przykład matu na moim nosie, ale to jest taki mat złamany właśnie z rozświetleniem. To jest taki bardzo delikatny, naturalny mat. Natomiast tu, gdzie go nałożyłam zdecydowanie za dużo, to on wygląda jakby po prostu miał jakąś mocną bazę rozświetlającą. No i tu na czole mi się za bardzo nie podoba. Bardzo mi się podoba nos i broda. Zobaczymy jeszcze, jak na powiekach. Powieki mi wydają się być teraz w takim bardziej jednolitym kolorze. To też jest plus. Tak jakby właśnie wyrównał koloryt mojej powieki. No, będę musiała się temu pudrowi bliżej przyjrzeć, bo on nie jest zły. Może na niego bym musiała jakąś inną metodę aplikacji wymyślić. Może pędzel to nie jest dobre rozwiązanie, bo nos, broda i właśnie powieki, one nie są nie wiadomo jak wyrównane. Nie mają nie wiadomo jak wyrównanego koloru. Muszę się temu pudrowi bliżej przyjrzeć. Powiem wam, że na powiekach, na nosie i na brodzie bardzo mi się efekt po tym pudrze podoba. Naprawdę ładny. To jest taki mat, ale bardzo naturalny, przełamany takim lekkim rozświetleniem, ale buzia się nie błyszczy. Jedynie nie potrafię rozgryć tego czoła. Czy to rozświetlenie to jest ze względu na tą maskę, czy po prostu za dużo tego pudru nałożyłam, więc muszę jeszcze różne metody aplikacji tego pudru przetestować, ale na pozostałej części twarzy naprawdę mi się podoba. I wydaje mi się, że w kamerze wygląda też całkiem w porządku. Zobaczymy, jak będzie się zachowywać w ciągu całego dnia. No i teraz tak. Eyeliner i ten tatuaż do brwi. Tatuaż na szczęście trzyma się tylko 10-15 minut, więc od razu zabieram się za malowaniem. I jak będę mieć ten tatuaż na brwiach, to od razu zrobimy sobie kreski eyelinerem i wam wszystko opowiem, jak te dwa produkty. Tu ta pacenka jest o wiele, wiele większa niż w tym produkcie z Maybelline, a na dodatek to jest gąbka. W przypadku Maybelline to był taki bardzo ładny pędzelek. Natomiast tu mamy rzeczywiście taką wielką gąbkę. To wygląda identycznie jak błyszczyk. Jak od błyszczyka aplikator albo na przykład od pomadki matowej. Więc już wiem, że tym precyzyjnie końcówki na pewno nie wyrysuję i muszę sobie zaraz jakimś pędzelkiem poradzić. Nie umiem po prostu namalować końcówki.
Ani ta brew wyszła gruba. Już tego nie dotykam. Początek tym aplikatorem wyszedł jako taki, ale końcówka już potem domalowana pędzelkiem. Dosyć gęsty jest ten produkt jak na malowanie pędzlem. Natomiast zobaczymy, jaki będzie efekt. Patrzę na zegarek, mamy trzymać ten produkt 10-15 minut. Więc maluję szybko drugą. Powiem wam, że kolor jest bardzo ciemny. Więc dla mnie to jest plus. Zobaczymy, czy nie będzie zielonkawy albo jakiś taki dziwnie rudy po zdjęciu. Ok, te kosmetyczne brwi zostawiam na 10 minut i teraz zabieramy się za ten przedziwny eyeliner. Produkty z gąbeczkami są ostatnio bardzo popularne. Wyszły pierwsze produkty chyba z gąbeczkami wśród marek koreańskich, teraz natomiast coraz więcej europejskich marek wprowadza różne produkty typu podkłady, gąbeczce, coś tam, coś tam. I tu mamy eyeliner i zastanawiam się, jaka jest idea tego produktu, bo jeżeli to będzie działać na zasadzie rzeczywiście fajnego żelowego eyelinera, ale ta gąbeczka będzie zabezpieczać jakby przed schnięciem tego produktu, no to może być ciekawie, natomiast zobaczymy. Zanurzyłam pierwszy raz, już widzę, że ta gąbka jest bardzo, bardzo mokra. I to nie jest żelowy eyeliner, bardziej powiedziałabym, że to będzie jak eyeliner w pędzelku, w kałamarzu, w pisaku, wiecie, o co mi chodzi, o jaką konsystencję. Więc to jest taka bardzo, bardzo wodna konsystencja. Zobaczmy na jedne ręce. Ładna pigmentacja. Czekajcie, zobaczę sama. Super, podoba mi się. Mamy ciemny i jasny brąz. Nie rozumiem, czemu nie ma czarnego. Czarny eyeliner przecież jest najbardziej popularny. Natomiast w ofercie Catrice jest tylko właśnie ciemny i jasny brąz. Dobra. Moczę i malujemy. Ładny efekt daje ten eyeliner. On będzie taki bardzo ładny, dzienny, delikatny. Więc jeżeli nie chce się mocno malować kresek na co dzień, to wydaje mi się, że to może być fajna rzecz. Naprawdę ładnie podkreśla oko i bardzo mocna jest pigmentacja tego produktu. To już mi się podoba. Jeśli chodzi o cenę eyelinera, bo wam nie powiedziałam, eyeliner kosztuje 4,49 zł, natomiast pozostałe produkty, pewnie wam też zapomniałam powiedzieć cen, ale w filmie się pojawią, więc na pewno już widziałyście cenę. Ja mam w ogóle kolor chyba ten ciemniejszy, na ten ciemniejszy się zdecydowałam, natomiast tutaj nie widzę niestety koloru, to też jest moim zdaniem minus, albo nie, na dole jest C01 Cross Border Grey. Więc to jest taki niby brąz połączony z szarością i coś w tym kolorze takiego jest. Natomiast bardzo mi się podoba i jest niesamowicie nadpigmentowany. No pięknie, super. No i bardzo szybko zasycha, więc to znaczy zasycha. No po prostu robi się matowy, bo to jest matowy eyeliner, więc pięknie daje szybko ten matowy efekt i właśnie jeżeli gdzieś później dalej poprawiacie tą kreskę, to ona już wam się nie rusza, już jest zrobiona i możecie sobie dalej dorysowywać kolejną jakby część tej kreski, więc super. No i teraz drugie oko. No to mi się bardzo podoba. Jakoś nigdy nie byłam przekonana do typowego brązowego eyelinera. Zawsze robiłam sobie czarne kreski. Natomiast ten efekt bardzo mi się podoba. Taki bardziej naturalny, nie rzucający się aż tak mocno w oczy, ale mimo wszystko daje ładny efekt. Miałam pewnie 15 minut. Miałam zdjąć te brwi, bo były 10, ale oczywiście jeszcze chciałam szybko dokończyć makijaż. Więc wytuszowałam rzęsy, róż i pomadka, tylko na tyle mi czasu starczyło. Ten produkt dosyć szybko zasnął. Mam wrażenie, że już po 5 minutach był taki dosyć suchy. Przechodzę od razu do zdejmowania. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy to w ogóle cokolwiek zafarbowało. No, patrząc po początku brwi, już widzę, że nie jest ten kolor jakiś intensywny. Oj. I zdejmowanie tego produktu. O Boże. Zdecydowanie bardziej boli niż zdejmowanie tego produktu z Maybelline. O Jezus, no. To jest rzeczywiście taka maska, po prostu czarna peel off. To boli.
Ten Maybelline schodzi gładziutko, po prostu rewelacyjnie, to jest mega, ale zobaczcie ten kolor. Ja się powinnam chyba teraz tu rozpłakać po prostu, co to jest w ogóle za kolor. Brązowo-rudo-bordowy? O Boże, nie, to mi się już nie podoba. Ze względu na kolor, co mi się bardzo nie podoba. Chciałam to pochwalić, chciałam ten produkt pochwalić, bo rzeczywiście fajnie tylko trzymać 10 minut, ten trzeba 2 godziny, żeby efekt był 3-dniowy i tak dalej. No co z tego, że 10 minut, jak po pierwsze to się nie... Ała, ała, to się nie ściąga fajnie, jak ten Maybelline. Nakładałam grubą warstwę, bo już wiedziałam, że ten Maybelline, żeby to ładnie się zdejmowało, to musi być tego gruba warstwa. Natomiast naprawdę boli, już mnie oczy zaczęły zawić. No nie, przyjemne to nie jest, nie podoba mi się to. I ten kolor, Boże, ja mam czerwone brwi. Nie, to jest dramat, po prostu to jest dramat. Więc podsumowując, nie chcę was tak bardzo straszyć moimi brwiami, bo już ciekaw, jak najszybciej się da. Podsumowując, czekajcie, odsunę sobie tylko lustro. Jeśli chodzi o maseczkę, dziąc, no, zostało po niej coś takiego. Maseczka fajna. Patrząc jak na razie w podgląd, wydaje mi się, że podkład bardzo ładnie się na tej maseczce trzyma, więc podoba mi się. Powiedziałabym nawet, że mogę zmienić zdanie. Powiedzmy, że to będzie maseczka na kaca, bo naprawdę buzia jest przyjemna. Tutaj oczywiście nie mam pudru, tylko mam podkład, ale tak mimo wszystko czuję, że ta buzia była taka ładna, gładka. Ładnie rozświetlona, ładnie nawilżona, naprawdę taka przyjemna. Czy ona była tam, wiecie, czy miała uczucie energii, bla, 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 no. To już powiedziałabym bardziej fit marketingowy, natomiast sama w sobie buzia bardzo ładna. Ta warstwa oleista, która została na buzi, nie była denerwująca. Ja nie cierpię rzeczy oleistych na swojej buzi. No i jakby było coś nie tak, to bym wam dała znać. Natomiast tutaj bardzo było przyjemne to uczucie. Mimo, że ta buzia była tłusta, to nie było to jakoś bardzo intensywne. Nie było to denerwujące. Nic mi nie podrażniło też oczu, ani nic. Więc maseczka na plus. I podkład się na razie na niej trzyma spoko. Zobaczymy, jak się będzie trzymać w ciągu dnia. Jeżeli by się coś zmieniło, oczywiście w opisie, no to zostawię wam informację. Jeśli chodzi o puder, mam go otwarty, bo tutaj jeszcze trochę mi zostało. Jeśli chodzi o puder, jestem na razie na tak, podoba mi się. On dał taki ładny satynowy efekt, bo on daje matowy efekt, jak widzicie na przykład na moim nosie czy na mojej brodzie. Natomiast on delikatnie pod światło widać, że ta buzia się tak, jest taka rozświetlona, że troszkę się błyszczy, natomiast to nie jest takie błyszczenie się, że wiecie, że on się zaczyna sebum produkować. Właśnie bardziej bym powiedziała, że to jest taki satynowy efekt na buzi, więc na razie ten puder mi się podoba. Czy on jakoś ujednolica kolor cery? No, może minimalnie, ale jakoś tutaj też bym się po prostu ku temu nie skłaniała. Natomiast wydaje mi się, że będzie całkiem fajnym pudrem na dzień. Zobaczymy tylko na ile godzin ten efekt na buzi zostaje. I tylko to mnie interesuje, jak długo się będziemy utrzymywać na buzi, bo sam efekt mi się naprawdę podoba. Taki ładny, satynowy, lekko, naprawdę lekko, minimalnie korygujący, bo naprawdę na moich powiekach sobie poraził. Natomiast jeśli chodzi tutaj o jakieś czerwone plamy, które miałam na buzi, jeszcze trochę tutaj to zostało. Dalej, jeśli chodzi o to do brwi, no to jest porażka, no zobaczcie, no, no nie, 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 mimo że to jest tanie, 3,99 euro, nie, 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 ze względu na ten kolor, nie. Cała reszta i ta duża pacjenka, ciężko było mi wyrysować tutaj te końcówki, więc nie. Natomiast eyeliner to jest po prostu hit, bardzo mi się podoba. Świetnie mi się go aplikowało, bardzo ładny, matowy, przepiękny kolor, taki na dzień. Szkoda, że nie ma też czarnego, więc apeluję, fajnie by było, jakby był też czarny. Więc eyeliner bardzo mi się podoba, możecie zresztą zobaczyć, jak on wychodzi. No naprawdę ładny, matowy, brązowy eyeliner. Sama aplikacja była bardzo, bardzo przyjemna. Kolor niesamowicie intensywny i on, zobaczcie, on się nie marzy, on się nie rozmazuje. To jest tak jakby taki też a la tatuaż. Mam wrażenie, że to tylko płyn micelarny pomoże, bo tutaj przez pocieranie on w ogóle się nie zmazuje, więc to jest po prostu eyeliner hicior. No i to na tyle, takie podsumowanie. Dajcie znać, które z tych produktów wam się podobają, które wam się nie podobają. Mam wrażenie, że te produkty o wiele, wiele, wiele
są o wiele bardziej, są fajniejsze niż te produkty od Gigi Hadid z poprzedniego filmu, które były totalnym niewypałem. Tutaj mamy ceny o wiele niższe, a produkty naprawdę godne uwagi. Jedynie tego, strzeżcie się tego Peel Off Brow Tint, bo to jest masakra. Chyba, że chcecie mieć tak brązowo-czerwonałe brwi jak ja, to wtedy możecie testować, natomiast ja tego nie polecam. Cała reszta naprawdę bardzo fajna, za przystępną cenę. Mam nadzieję, że jak najszybciej się ta kolekcja też pojawi w Polsce, żebyście mogły przetestować. Z tego, co mi wiadomo, w Niemczech od stycznia do marca ma być ta kolekcja, natomiast w Polsce liczę, że ona się też pojawi, bo tak wydaje mi się, że te kolekcje marek typu Catrice, typu Essence, te limitowane też się dosyć szybko w Polsce pojawiają i one są, więc mam nadzieję, że w tym przypadku też tak będzie, bo produkty naprawdę fajne. Dajcie znać, co sądzicie na temat mojego testu i na temat tych produktów. Czy coś popatrzyłyście? Co sądzicie na temat tego produktu? Do próby, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak wam się efekt na moich brwiach podoba. Na dzisiaj to tyle, widzimy się w następnym filmie. Zostawcie oczywiście kciuki do góry, jeśli wam się podobało. Buziaki, pozdrawiam was, pa, pa.